Hej, dzień dobry. O, słuchajcie, mamy już godzinę 13, a w sumie mam zaplanowany cały dzień. W ogóle stwierdziłam, że dzisiaj wykopię kilka jednak roślin z ogrodu po to, by obsadzić doniczki. Słuchajcie, miałam tego nie robić, ale pomyślałam o brunerach, o których kompletnie zapomniałam. A brunery w zeszłym roku zakwitły pięknie niebieskimi kwiatkami i ja nie mogłam się napatrzeć na te rośliny. One przypominają zapominajki, więc myślę, że chyba wiecie, o którą brunerę mi chodzi. I jak pomyślałam o tej roślinie, a mam dwie sztuki, to tak, ja tych roślin nie mogę zostawić. I chociażby ze względu na te dwie rośliny pojadę i je wykopię, tym bardziej, że one też świetnie przyjmą się w donicy, bo wszelkie brunery, hostie fantastycznie rosną również w donicach i pięknie się rozrastają. W związku z tym postanowiłam, że pojadę i wykopię te dwie rośliny, tym bardziej, że będą pięknie wyglądały w dwóch koszach wiklinowych. Zaraz to zobaczycie, zaraz w ogóle będę zajmować się tymi roślinami, chociaż nie mam chyba ziemi. A dzisiaj nie będę w stanie podjechać do sklepu, żeby ziemię kupić i uzupełnić. Jutro podjadę. I jak już w sumie byłam w tym ogrodzie i wykopałam te dwie rośliny, a wyszły całkiem łatwo z ziemi, to tak sobie pomyślałam, spróbuję jeszcze wykopać hortensję. I wykopałam moje dwie najlepsze sadzonki hortensji, które były najbardziej obfite. I w sumie wyszły z ziemi również bardzo łatwo. Jedno wkopanie szpadla w ziemię, no dobra, z dwóch stron. I korzeń bardzo ładnie wyszedł z ziemi. Wykopałam jeszcze dodatkowe dwie hortensje. Stwierdziłam, że jak mi tak lekko idzie, to czemu nie? Wykopałam też kilka czosnków, trochę tulipanów i wieczorniki damskie. Wieczorniki damskie, które są z zeszłego roku, świeżynki, więc myślę, że one ładnie zakwitną w tym roku. Nie mam zielonego pojęcia, jak zakwitną w donicy, bo zawsze wysiewałam je do gruntu i były piękne, wysokie i bujne. Więc w tym roku, słuchajcie, będę testować czosnki w donicach oraz wieczorniki damskie w donicach, no i te brunery w donicach, no i hortensje w sumie w donicy. Tak, bo wszystko mam zamiar przesadzić do donicy. Trochę tego jest. Dzisiaj myślę, że już się czymś zajmę. Myślę, że może bardziej, jeszcze nie wiem, czy albo wsadzę brunery, albo wsadzę tulipany, żeby mi nie obeschły. Bo trochę ziemi mam, ale wiem, że jej mi nie starczy. Mam też lampki, którymi sobie przyozdobię barierkę na balkonie. Będę musiała trochę przeczyścić ten panel, żeby naładował się słońcem i może zaświeci dzisiaj wieczorem. Chciałabym też, jeśli zdążę, pójść na rolki, ale nie wiem, no dzisiaj mam co robić, muszę trochę posprzątać, ogarnąć, zrobić pranie. Mam też tutaj kilka nowości dla młodego, czapeczka, to jest z H&M. Tutaj mamy drugą czapeczkę. To jest, słuchajcie, po chyba albo po moim chrześniaku używane, ale od rodzinki. I tutaj ta czapeczka też właśnie na kark, żeby zasłonić, żeby kark Adasiowi się nie spiekł. No tylko chyba będę musiała ją przeprać, coś tak mi się wydaje. Tak, ale bardzo dobry patent. Szczególnie na ciałko, które jest delikatne. Adaś ma bardzo delikatną skórę i szybko mu się ta skóra przypala na słońcu. Ale tak, no, będę musiała to rzucić do prania. I tutaj mamy piękną koszulę Sinseya, proszę Państwa. Ale ładna. Ale ładna. Na zajączka. Bardzo ładna i przyjemny materiał w ogóle. 29 zł 99 groszy, bardzo ładna. Dobra, więc tak, idę do bagażnika, mam co nosić.
I zabieram się do pracy, do przesadzania. Powiem wam, że nawet jestem podekscytowana tymi roślinkami. Myślę, że to był dobry pomysł. To ogarnęłam. Co prawda jeszcze nie wszystko, trochę ziemi mi brakuje i będę musiała oczywiście dokupić. Myślę, że jutro sobie wjadę do marketu i kupię ziemię. No i tak, tutaj z tej strony mamy wieczorniki. W ogóle wszystkie rośliny oklapły. Pewnie dlatego, że były w samochodzie, teraz jest ciepło, brakuje im wody, więc tak trochę no nie wyglądają dobrze, wygląda to co najmniej słabo. Tutaj mamy tą brunerę w jednej donicy wiklinowej, tam na samym końcu jest druga brunera. Z bliska to wygląda tak, ona w ogóle już zaczyna kwitnąć tymi pięknymi kwiatkami. No i tutaj też ziemi brakuje, też będę musiała dosypać. W ogóle tutaj zorientowałam się, że nie mam folii, ta folia została przez przypadek zerwana. I wyłożyłam tutaj od spodu reklamówką. Nie wiem, czy to będzie dobrze funkcjonowało i czy te rośliny, czy im będzie tutaj dobrze i czy one przeżyją. No mam nadzieję, że wydaje mi się, że one nie są zbyt mocno wymagające, więc może będzie ok. Tutaj mam cebulki, dymki, które trochę mi przyschły, więc je też teraz podlałam. Tak jak wspomniałam, tutaj są wieczorniki damskie wykopane, one są fioletowe, chyba że mnie coś zaskoczy i będzie białe, ale raczej są fioletowe. Tutaj mamy jedną hortensję, trochę mi tutaj korzenie wystają, więc jak będę mieć więcej ziemi, to trochę tutaj dosypię. Hortensja już puszcza pąki. No, myślę, że kwiatostany będą mniejsze w związku z tym, że jest to w donicy, ale kupię nawóz i sprawdzimy oczywiście. Tutaj mamy oliwki, które trochę przycięłam. No, wyglądają dość nieszczęśliwie, ale wydaje mi się, że odżyją. Tutaj już wypuszcza kolejne młode listki, więc myślę, że będzie ok. Tutaj to samo, no te długie pędy, które zostały wypuszczone jakiś czas temu, one zrobiły się długie ze względu na brak słońca, bo przycinałam to i myślę, że teraz będzie ok. I tak jak wspomniałam, też odżywiłam odżywką do oleandrów i oliwek. Tutaj mam zamontowane światełka na balustradzie, więc zobaczymy, czy to się wieczorem w ogóle zapali. Tutaj w jednej doniczce mam tulipany. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery sztuki. Tutaj mam jeszcze jedną hortensję do zasypania. I właśnie ta sadzonka oraz ta są najlepszymi, jakie miałam w swoim ogrodzie. No i tutaj mamy tę brunerę, która też już zaczyna kwitnąć niebieskimi czy lekko fioletowymi kwiatkami. Mamy tutaj jeszcze czosnki, więc myślę, że jutro jak wjadę po ziemię, to kupię jakieś... i mamy jeszcze dwie hortensje.
kupię jakieś nie najdroższe doniczki. Tutaj mam jeszcze takie dwie mniejsze do obsadzenia ziołami, czyli rozmaryn i coś tam jeszcze. Więc tak, na razie wygląda to licho, ale jak to wszystko odbiję, przynajmniej tak to sobie wyobrażam, to będzie wyglądało pięknie. No i muszę przyznać, że w ogóle ten balkon jest spory, bo całkiem sporo doniczek się tutaj mieści i tutaj spokojnie jeszcze gdzieś tam na samym końcu mógłby się znaleźć, nie wiem, jakiś wypoczynek, jakiś fotel, jakiś stoliczek ze spokojem. Także no... Mały ten balkon to on nie jest. Znaczy taki mały to on nie jest. Tutaj spokojnie można by się urządzić. Myślę, że te brunery to jest doskonały pomysł na balkony. Jakieś zioła oczywiście, rozmaryn, cebula, oregano, bazylia. Hortensje myślę, że w donicy też jak najbardziej. Oliwki w donicy też pięknie będą wyglądały na balkonie. Natomiast nie wiem, jak będą wyglądały wieczorniki, czy się nie będą przechylać, bo one dosyć mocno idą w górę i jestem bardzo ciekawa, jak one wytrzymają w ogóle w donicy. No, to będzie testowanko. A jak to wypali, to myślę, że będzie pięknie. Tak, więc to jest moja propozycja kwiatów na balkon. Oczywiście oprócz tego jeszcze brakuje tutaj pelargonii albo supertuni. Myślę, że zainwestuję w supertunię, ale to wiecie, to dopiero w maju, nie? Jak już przyjdzie ten odpowiedni sezon i będzie bardzo ciepło. Dobra, ja właśnie już jestem ogarnięta, zaraz zbieram się i wychodzę, natomiast dzisiaj mam chwilę u kosmetyczki i będę robić przedłużanie paznokci, już od jakiegoś czasu noszę krótkie, mam tutaj swoją naturalną płytkę, natomiast mam ochotę na przedłużenie, być może ze względu właśnie na nowy sezon, wiosnę, słońce. Mam ochotę zadbać o siebie i zrobić coś z pazurkami. No i w ogóle jest teraz taki trend, zauważyłam, że wracają chyba perłowe paznokcie, taka delikatna perłowa poświata na płytce paznokcia. Zaczęłam to zauważać u kilku osób i w sumie na Instagramie też mi się to wyświetla. I tutaj na przykład znalazłam coś takiego, taka perła na beżowej bazie, tutaj jest akurat paznokieć z białą końcówką, ale ja będę chciała jednolity kolor. No i to mi się bardzo podoba, ale zastanawiam się jednak nad taką różową bazą, żeby położyć taką perłę na różowej bazie, ale nie wiem, czy moja kosmetyczka będzie miała taką perłę, takie akcesoria, więc być może skończy się to po prostu tak, żeby zrobię sobie jakieś klasyczne pazurki. Niemniej daję Wam znać... O, to jest piękne. Klasyka. Niemniej ostatnio zauważyłam właśnie ten trend takich perłowych paznokci. Ale nie nachalnych, tylko tak subtelnie podkreślonych. I to jest bardzo ładne. Tutaj też mamy takie delikatne perłowe wykończenie. Jak mi się wydaje, o tutaj jest też coś fajnego, ciekawie to wygląda. Ładne to. Bardzo ładne, muszę, to, no to mi się bardzo podoba. Ten odcień. O, dzisiaj szał ciał miałam, dopiero co wróciłam do domu, a jest godzina... Żeby powiedzieć, która jest godzina... 19:50, a ja dopiero wróciłam z pracy, ale akurat mamy taki szał ciał. No i zauważyłam, że lampki się zapaliły na balkonie, ale tylko jeden zestaw. I ogólnie też one słabo świecą, więc nie wiem, czy one już są takie na wykończeniu. Czy może po prostu jest za mało jeszcze światła i one się tak nie ładują, jak powinny. Być może nie ładują się tak jak trzeba, zresztą dzisiaj też troszkę pochmurnie było. Niemniej, no tak jak widać, jedne się zapaliły, a drugie nie.
Więc szkoda, no tak trochę słabiutko to wygląda, raczej spodziewałam się tutaj większego szału. Nie wiem, czy może jednak nie zainwestuję w coś nowego, w coś bardziej okazałego. Takie drobne punkciki, może bardziej by mi się to podobało. I coś może, co by było podpinane do kontaktu, tylko się tak zastanawiam, czy ja gdzieś tutaj mam kontakt przy ścianie, bo na zewnątrz to chyba nie mam. Właśnie im więcej punktów się robi, tym lepiej. A tutaj ewidentnie brakuje przy ścianie, tutaj przy wyjściu na balkon jakiegoś takiego punktu kontaktu. No bardzo mi brakuje, nie ma na przykład, nie? Ja bym zrobiła w ogóle. No ale... No ziemi jeszcze nie kupiłam, po prostu nie miałam czasu kompletnie, no brakuje mi czasu, żeby ogarnąć te rzeczy. Może jutro nie dam rady. Jutro nie dam rady, jutro też mam dużo pracy. W piątek z kolei też mam dużo pracy, więc też nie dam rady. W weekend w ogóle słyszałam, że ma być bardzo gorąco. I tak już nie mogę się doczekać, chyba jakieś 27-28 stopni. Więc coś się wymyśli, natomiast zrobiłam pazurki. Zaszalałam, bo to kompletnie jakby nie jest mój klimat. Natomiast stwierdziłam, że chcę czegoś nowego, no i mam tutaj tę perłę, coś a la chrom, więc jest okej. Okay. Nawet wyszło. Mniej więcej w sumie o taki efekt mi chodziło. Natomiast podejrzewam, że szybko mi się to znudzi. Pewnie, nie wiem, za 2 tygodnie albo szybciej to spiłuję. Trochę nadrobię kształt i zrobię to po swojemu. I położę jakiś ładny swój kolorek. Więc właśnie o to mi chodzi, że czasami raz na jakiś czas lubię pójść do kosmetyczki, tak żeby mi zrobiła formę, bo wiem, że te paznokcie będą się bardzo dobrze trzymały to raz. Szybciej ja potem jestem w stanie je sobie sama ogarnąć, spiłować, położyć kolejny kolor i tak dalej. I to trwa tak jakieś dobre 2 miesiące, gdzie ja z tych paznokci no, jestem zadowolona i zbyt dużo nie muszę nakładać nacisku, żeby no, nad nimi popracować czy tam kolor zmienić. Więc raz na jakiś czas lubię sobie pójść, żeby nadać mi ten kształt, formę, a potem ja się nimi zajmuję sama i dopracowuję po swojemu. I teraz właśnie zrobiłam sobie coś takiego, więc no, to jest trochę takie odejście od klasyki. No i tak jak mówię, no jest okej, dupy nie urywa. Ale no, może być, nie? Tak, na jakiś czas, na chwilę, więc czemu nie? W ogóle podłączę sobie, a propos jazdy na rolkach, w ogóle jak mi szło, powiem wam, że na początku to byłam przerażona. I byłam też przerażona tym, jak szybkie są te kółka, natomiast po chwili nawet się przyzwyczaiłam do tej prędkości. Co prawda nie wywaliłam się, nie zaliczyłam orła, starałam się w miarę ostrożnie jeździć. Ale najchętniej to bym skorzystała z jakiegoś kursu. W ogóle muszę zaraz sobie herbaty zrobić. Specjalnie sobie imbir kupiłam, tak jakoś mnie suszy. Chętnie bym skorzystała. Oczywiście można się tam samemu nauczyć, ćwicząc, regularnie jeżdżąc i tak dalej. Ale chociaż tak, nie wiem, 2 kursy, 3 kursy, żeby ktoś powiedział, jak jeździć, jak, nie wiem, układać nogi, sylwetkę, jak hamować, jak skręcać, jak po prostu układać te nogi, żeby pokazać też kilka trików, tak żeby nie być takim totalnym amatorem. Już nie mówię o tym, żeby jeździć nie wiadomo jak profesjonalnie, ale żeby nie być w tym aż tak zielonym, wiecie, żeby po prostu nie zderzyć się z betonem. Czy chociażby uniknąć jakiejś, nie wiem, dziwnej sytuacji, nieprzyjemnej, żeby uniknąć zderzenia z czymkolwiek bądź kimkolwiek. No bo jednak nie jest to łatwe, jest to trudne tak, żeby nauczyć się jeździć, więc no skorzystałabym z takiego kursu. Wydaje mi się, że to jest w ogóle też taka nisza na rynku, że mało jest kursów. Szukałam w Poznaniu i może znalazłam jedną osobę, jedną szkołę, która się tym zajmuje.
I tak bardzo mało jest tego. Mam wrażenie, że nie wiem, może w Polsce jest to jeszcze tak mało popularne, czy nie wiem o co chodzi. Bo ja osobiście, a mam 35 lat, nie jestem nastolatką, ale chętnie bym skorzystała z nauki jazdy na rolkach. Chociaż tak, nie wiem, dwie, trzy lekcje, albo nawet więcej, jakby mi się spodobało. Brakuje mi czegoś takiego, nie ma czegoś takiego i wydaje mi się, że to jest taka trochę nisza na rynku i być może to dopiero, nie wiem, w przyszłości jakoś zaowocuje, ale nie wiem, może mogę się mylić oczywiście, ale tak mi się wydaje. Byłam na małych zakupach i kupiłam sobie śmierdzący ser pecorino na kolację. Winogrono, ja uwielbiam winogrona, więc tym razem sobie wziąłam czarne. Tak, tutaj kilka moich nowości, coś takiego. Wzięłam sobie Ritual of Oud. No, piękny zapach. Bardzo mi się to spodobało. Mam tutaj piankę do mycia ciała i tutaj sobie wzięłam zapach mgiełkę do ciała oraz włosów. Spsikałam się tym rano i w sumie to do tej pory czuję ten zapach. Oprócz tego użyłam jeszcze bardzo przyjemnych perfum od Exuma. Black Vanilla i to połączenie tego oud i black vanilla, to jest tak piękne. No, tak lubię takie zapachy, trochę takie kadzidlane, drzewne, bardzo unisex. To jest również zapach dla mężczyzn, zdecydowanie ten oud. Oprócz tego były jeszcze inne nowe, ładne kolekcje. Jest też zapach do samochodu. W ogóle te pianki do mycia ciała, one są tak przyjemne, tak delikatne, takie jedwabiste. Myślę, że jeśli kiedykolwiek sobie kupiłyście piankę do ciała jakąkolwiek, w ogóle bardzo popularna jest ta w takiej zielonej butelce. Ja kiedyś kupując jakąś gazetę na wyjeździe na wakacje, w gratisie właśnie była ta pianka od Ritualsa i po prostu byłam zachwycona. I ta zielona właśnie trochę kojarzy mi się z wakacjami. I w gratisie, bo trochę więcej produktów kupiłam, w gratisie w sumie w prezencie dostałam zapaszek do domu. Mogłam sobie wybrać jeden z takich mniejszych zapachów i wzięłam sobie Ritual of Sakura. I też to jest bardzo ładne. W ogóle no, przepiękne zapachy mają. I w ogóle też świece też mają z każdej linii. I zastanawiam się też nad dużą świecą właśnie Oud. Ale piękne. No, rytual. I mamy też nowości od w ogóle Eveline. Zaczęłam używać, ale myślę, że w ogóle zrobię dla Was osobny film, ale mogę już Wam powiedzieć, że genialny jest puder pod oczy. Genialny jest puder pod oczy, no niezwykle delikatny, niewysuszający, niepodkreślający zmarszczek ani porów. Bardzo, wręcz taki ultra delikatny. No, Eveline robi genialne produkty za mega niską cenę. To jest Better Than Perfect. Wygładzająco korygujący puder pod oczy. Polecam Wam sprawdzić. Natomiast no, gramatura jest tutaj malutka, 4 gramy pudru. Więc z użyciem tylko pod oczy, no to starczy Wam na długo, na jakiś czas, ale polecam Wam sprawdzić. No i mamy też tutaj produkty do konturowania na mokro. Ostatnio chyba popularne robią się znów produkty do konturowania na mokro. I trochę się wzbraniałam przed jakby taką formą podania bronzera, że ładnie to się rozciera, fajny kolor. Ja akurat tutaj użyłam cieplejszego odcienia, to jest 02 Liquid Bronzer and Contour, bronzer w płynie Wonder Match. I muszę przyznać, że jest fajny, ale tak jak mówię, zrobię osobny film z użyciem tych produktów, tak żebyście mogli zobaczyć, jak się z tym pracuje. Fajne są też nowe pomadki, kolory pomadek matowych Wonder Match od Eveline. Też jeden kolor bardzo mi się spodobał. Mamy też nowy tusz, który jest w takim grubszym opakowaniu. Wonder Match Volume and Length Mascara. Tutaj mamy silikonową szczoteczkę, taką dosyć wyciągniętą w stożek.
zwężającą się ku końcowi i króciutkie wypustki, ale jest bardzo fajny ten tusz. Czy coś jeszcze tutaj mamy? No inne produkty jeszcze tutaj mamy, prasowany puder matujący, tego jeszcze nie używałam, też od Wonder Match, linia Wonder Match z SPF 30, tutaj mamy gąbeczkę. Jeszcze Wam chciałam pokazać, jak przepięknie wygląda ten tulipan, jedna sztuka, ale pięknie, robi wrażenie, pięknie wygląda, bardzo okazale. To jest jeden z tych tulipanów, które są bardzo wysokie, bo osiągają chyba od 40 do 50 cm nawet. One są bardzo wysokie, on jest w kolorze różowym i to jest... To były te tulipany, które kupowałam w Juka. Nie wiem, czy one się nie nazywają właśnie Cinderella, czy jakoś tak. Piękne, duże kielichy. Fantastyczny tulipan, no naprawdę mega. No więc mała namiastka ogrodu, świeżego kwiatka, no i na balkonie również. O, myślę, że tutaj w tym ujęciu najlepiej zobaczycie efekt. Jak to wygląda. Chrom, perła, no jest to coś innego, nie powiem. Zeszalałam. A jeszcze tak, przypaliły się trzy żarówki przy tej lampie i będę musiała wjechać do Leroy i tak trochę nazbierało mi się rzeczy, bo muszę kupić jakieś klucze do odkręcania śrub. Muszę kupić żarówki, więc muszę sprawdzić, jakie w ogóle tutaj wchodzą żarówki. Ale tutaj chyba jest neutralne, więc będę celować w neutralne żarówki. Chłodnego na pewno nie chcę. I cóż jeszcze? I muszę kupić chyba ziemię w Leroy do doniczek, więc trochę, no lista mi się powoli rozszerza. O! Nie. Dobra. Za chwilę się czwarta przepali, więc chyba jednak cztery od razu kupię. We'll be right back.